Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Jeszcze tylko 9 miesięcy do pierwszej obniżki stóp w Polsce. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Jeszcze tylko 9 miesięcy do pierwszej obniżki stóp w Polsce. W 2023 roku słowem kluczem do poznania zjawisk ekonomicznych jest dezinflacja. Słowo dezinflacja będzie ekonomicznym słowem roku, więc kiedy poznajemy dane o inflacji, tak jak było wczoraj, o inflacji producenckiej ze Stanów Zjednoczonych, od razu należy się zastanowić i zobaczyć, jak zmieniły się prawdopodobieństwa obniżek lub potencjalnych zmian w polityce monetarnej. Jako że inflacja spada, procesy dezinflacyjne postępują w sposób bardziej optymistyczny niż skrajnie optymistyczne prognozy. Dlatego też w tym roku należy oczekiwać obniżek stóp procentowych, jako że rynki finansowe dyskontują to, co się będzie działo w gospodarce za 6-9 miesięcy. Dlatego też właśnie obniżki stóp procentowych, czyli to, co się będzie działo pod koniec 2023 roku, dla rynków finansowych są najważniejsze i te scenariusze dotyczące tego, jakie mogą być trajektorie zachowania stóp procentowych, będą teraz przez rynki odbierane niezwykle w ważny sposób. A jak widzimy, podwyżki stóp procentowych, które jeszcze trwają w Stanach Zjednoczonych czy też w Europie, schodzą na drugi plan, ponieważ są one już generalnie w cenach i rynek wie, że te zachowania będą miały miejsce. Natomiast nie wiadomo, czy będą obniżki stóp procentowych i w jakiej skali. Pierwszy wykres, który jest dotyczy prawdopodobieństwa wystąpienia recesji w naszym kraju. Jak widzimy, rynek wycenia 65% prawdopodobieństwa, że na przestrzeni następnego roku wystąpi recesja w naszym kraju i na przestrzeni ostatnich tygodni nie widać nowych zwiększenia prawdopodobieństwa, że takie zjawisko gospodarcze będzie miało miejsce, a to jest dobra wiadomość. Kolejny wykres, na który warto zwrócić uwagę, to są CDS na polskie obligacje pięcioletnie i widzimy, że ostatnie tygodnie przyniosły znaczący spadek CDS-ów. CDS-y to innymi słowy ubezpieczenia na wypadek bankructwa i niewypłacalności Polski. I widzimy, że te CDS-y, czyli te rynkowe ubezpieczenia na wypadek niewypłacalności naszego kraju, wyraźnie się zmniejszyli, czyli ryzyko tego, że Polska stanie się niewypłacalna, znacząco spadło. I oczywiście jest to bardzo dobra informacja. To ryzyko jest na poziomach, które były ostatnio obserwowane w 2016 roku. I jak widzimy, jakie były piki, maksima tych CDS-ów, jakie było zagrożenie i ryzyko niewypłacalności Polski w 2008-2009 roku i w 2011-2012, to widzimy, że teraz Polska jest trzykrotnie, bądź nawet czterokrotnie bardziej bezpieczna niż miało to miejsce ponad 10 lat temu. I oczywiście jest to niezwykle dobra i korzystna informacja, ponieważ oddala wizję tego, że tutaj dojdzie do jakiejś niewypłacalności, jakichś problemów budżetowych w naszym kraju. Po prostu rynek tego absolutnie nie widzi. CDS-y tego na to wskazują, są tego najlepszym dowodem. Natomiast jakie są perspektywy co do pierwszych obniżek stóp procentowych w naszym kraju? I ten temat chciałbym rozpocząć od wykresów swapów na polskie aktywa. Jak widzimy, tutaj polskie swapy dwuletnie zaczynały ją znowu spadać, ale moim zdaniem najciekawsza perspektywa jest na swapach pięcioletnich, gdzie ostatnie dni, ostatnie godziny przyniosły nam nowe minima w tendencji spadkowej. W ogóle od samego początku tego roku, czyli przez te niecałe 3 tygodnie, tutaj te swapy spadły o 1 punkt procentowy, czyli to jest bardzo duży ruch w dół, czyli rynek oczekuje, że stopy procentowe w perspektywie 2 do 5 lat wyraźnie spadną w naszym kraju.
i że będzie to się wiązało ze spadkiem inflacji. I takie są moim zdaniem interpretacje rynkowe zachowania tych wskaźników. Jak widzimy po trajektorii i dynamice, rynek oczekuje, że te zjawiska dezinflacyjne przełożą się w Polsce także na wyraźne spadki tempa inflacji. Rynek jednoznacznie wskazuje, zwłaszcza te swapy pięcioletnie, kiedy zobaczyłem dzisiaj ten wykres i różnicę między tym, jak zachowuje się swap pięcioletni od swapu dwuletniego, to tutaj te poziomy, które na tym swapie pięcioletnim są najniższe od marca, jednoznacznie sygnalizują, że rynek nie boi się perspektyw inflacyjnych. Jeszcze raz podkreślam, rynek się nie boi i rynek obstawia ten scenariusz własnymi miliardami euro, funtów, dolarów i innych walut. Nie są to jakieś prognozy wyssane z palca analizy. Po prostu za tym stoi żywa gotówka, a to jest najlepszy miernik tego, jakie jest nastawienie. No i teraz zobaczmy, co rynkowa stopa procentowa nam mówi. Ponieważ wydarzenia, które miały miejsce wczoraj w Japonii oraz wszystkie inne informacje dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych doprowadziły do tego, że na przestrzeni ostatnich godzin o ponad 20, prawie 30 punktów bazowych spadły rentowności polskich obligacji 10-letnich. Spadek jest naprawdę bardzo mocny i tutaj jest to wyraźna zachęta do tego, żeby liczyć właśnie na dalsze spadki rentowności w oczekiwaniu na spadki inflacji, na procesy dezinflacyjne, które mają się przenieść także do polskiej gospodarki. No i oczywiście jest to niezwykle korzystna informacja dla polskiej gospodarki. Gdyby teraz przejść już do bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, czy jeszcze tylko 9 miesięcy do pierwszej obniżki stóp procentowych w Polsce, to zaczynamy oczywiście analizę od wykresu WIBOR-u 3-miesięcznego, który na przestrzeni ostatnich 3 tygodni od samego początku tego roku spadł już prawie o 15 punktów bazowych. Wydarzeniem, na które warto zwrócić uwagę, jest to, że testujemy właśnie teraz średnią 200-sesyjną, czyli średnią roczną. Jeżeli WIBOR będzie dalej spadał, oczywiście stanie się to, że rynek już naprawdę wycenia te obniżki stóp procentowych. I perspektywa jest tylko taka, czy wystąpią one pod koniec 2023 roku, czy być może wcześniej. Pierwszy wykres, na który warto zwrócić uwagę, pokazuje nam, jaka jest właśnie perspektywa tego, że do końca tego roku, czyli w perspektywie następnych 9 miesięcy, czyli mówiąc ogólnie, na jesieni 2023 roku będą obniżki stóp procentowych. I rynek sygnalizuje, że może mogą być to nawet dwie, a być może nawet trzy obniżki o klasyczne 25 punktów bazowych. Czyli naprawdę wyraźne mają być te obniżki stóp procentowych. Początek cyklu obniżek stóp procentowych ma wystąpić pod koniec 2023 roku. No i co jest także niezwykle interesujące, jeżeli zobaczymy na perspektywy między 6 a 9 miesięcy, czyli powiedzmy na lato 2023 roku, to także zaczynają się pojawiać sygnały mówiące już o tym, że nawet w lecie może wystąpić pierwsza obniżka stóp procentowych w Polsce. Sygnały są jednoznaczne. Zobaczmy, że są te wskaźniki na poziomach najniższych od kwietnia i jednoznacznie wskazują na to, że inwestorzy, którzy, jeszcze raz przypomnę, własnymi milionami, miliardami euro, złotych, dolarów, funtów obstawiają trajektorię przyszłych stóp procentowych, w pierwszej kolejności obstawiają, że inflacja w Polsce zacznie wyraźnie spadać, że procesy dezinflacyjne w Polsce zdecydowanie przyspieszą, że to uruchomi perspektywę pierwszych obniżek stóp procentowych i że mogą one wystąpić już za 9 miesięcy, czyli mniej więcej na przełomie lata i jesieni 2023 roku. I to jest bardzo dobra informacja. No i oczywiście pamiętamy, że trajektoria przyszłych stóp procentowych w Polsce jest dość zbieżna z tym, jak rynki światowe prognozują początek cyklu obniżek stóp procentowych, no ponieważ wskazania dotyczące pierwszej obniżki stóp procentowych w Polsce pokrywają się z oczekiwaniami pierwszych obniżek stóp procentowych w strefie euro, czy też w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. To oczywiście pokazuje, że nie ma tutaj jakiegoś, nie można mówić o jakimś błędzie i naprawdę rynek oczekuje, że w perspektywie
9 miesięcy może dojść do pierwszej obniżki stóp procentowych w Polsce i powinniśmy się z tego bardzo wyraźnie cieszyć. I te następne dwa wykresy pokazujące rynkowe oczekiwania, czyli implikowaną stopę procentową dla Stanów Zjednoczonych i dla strefy euro, jednoznacznie to pokazują. Plus oczywiście wczorajsze dane, które poznaliśmy dla Stanów Zjednoczonych, jeszcze bardziej przyspieszają oczekiwania co do obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Zobaczmy tą prawą część krzywej. Tego uśmiechu dotyczącego perspektyw stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, jak bardzo na początku 2024 roku rynek oczekuje tych obniżek stóp procentowych, jak bardzo odchylone jest od obecnych poziomów oczekiwanie co do obniżek stóp procentowych. No i oczywiście, że te dane, które poznaliśmy wczoraj o inflacji, obniżyły implikowaną stopę procentową o około 6 do 7 punktów bazowych. Czyli mówiąc innymi słowami, rynek oczekuje jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych i że to będzie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. Być może już w lutym, czyli jak widzimy tutaj 1 lutego będzie osiągnięty szczyt, apogeum cyklu podwyżek stóp procentowych, a później z każdym kolejnym miesiącem będziemy się przybliżać do pierwszej obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, która według tutaj tego wykresu jest prognozowana na listopad 2023 roku. Na 1 listopada według rynku ma być pierwsza obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych na chwilę obecną. Następny wykres dla strefy euro pokazuje nam, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych ma nastąpić w maju. Te stopy procentowe mają osiągnąć poziom 3,25. No i w perspektywie końcówki 2023 roku także pojawiają się przesłanki mówiące o tym, że będzie pierwsza obniżka stóp procentowych. Nie ma jeszcze pełnej obniżki o 25 punktów bazowych w rynku, ale już obniżka się pojawia nawet na końcówkę 2023 roku. Wnioski są takie, że bez względu na to, czy mówimy o Polsce, czy mówimy o Stanach, czy o strefie euro, obniżki stóp procentowych w perspektywie końcówki roku mają się pojawić, a w Polsce te obniżki stóp procentowych mogą być zdecydowanie większe niż ma to miejsce dla Stanów Zjednoczonych, czy też dla strefy euro. Warto być o tym świadomym. No i teraz jakie są rynkowe oczekiwania, co się może dalej wydarzyć, to będziemy weryfikować teraz na bieżąco po każdych ważnych danych o inflacji. Będziemy aktualizować te wykresy, żeby wiedzieć po prostu, czy rzeczywiście dochodzi do zmian, jakie one są, w którą stronę idą, jakie mogą być implikacje dla różnych klas aktywów, które naprawdę dyskontują to, co się będzie działo w gospodarce na przestrzeni następnych 6-9 miesięcy. No i teraz przejdźmy do rynkowych zachowań. Co się wydarzyło wczoraj? Jestem bardzo zaskoczony tym, co się wczoraj wydarzyło podczas sesji w Stanach Zjednoczonych, ponieważ doszło do wyraźnego odwrócenia tendencji na giełdach papierów wartościowych do pogorszenia nastrojów i to pogorszenie nastrojów jest widoczne na bardzo różnych klasach aktywów, więc nie jest przypadkowe. I to pomimo danych makroekonomicznych o inflacji, które sygnalizuje właśnie obniżenie stóp procentowych, szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, więc taka zmiana sentymentu może być zjawiskiem, które może się pogłębić. Ten sentyment jest widoczny bardzo szeroko. Jaka może być interpretacja? I ja osobiście będę weryfikować w czasie rzeczywistym w następnych dniach tę tezę. Może być taka, że właśnie rynek zaczyna się już przygotowywać to, co się wydarzy 1 lutego, czyli jaka będzie decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych. No ale czy rzeczywiście tak jest? No zobaczymy. W pierwszej kolejności polskie aktywa to jest rynek złotego, ponieważ wczoraj doszło do wybicia górą z tej konsolidacji, która od listopada się tworzyła. Wyjście nad poziom 4,70 stało się faktem. No i zgodnie z analizą techniczną rośnie prawdopodobieństwo jakiegoś osłabienia krajowej waluty. Widzimy to także na dolar złotym. Natomiast no, bez większych spadków, mocniejszego impulsu spadkowego na euro-dolarze, no nie ma co liczyć na jakieś większe osłabienie krajowej waluty. Zwłaszcza, że polskie obligacje tego w ogóle absolutnie nie potwierdzają, a warszawska giełda papierów wartościowych, dzisiaj jestem też ciekawy, jak, gdzie się otworzy, a powinna się otworzyć z luką spadkową i czy ta luka zostanie wykorzystana do kupowania, czy też
będzie początkiem jakiegoś negatywnego nastroju na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Punktem odniesienia są rejony 1900 punktów i właśnie względem tego poziomu ja osobiście będę się pozycjonował na swoim sentymencie, a widzimy tutaj na wykresie, że dolne ograniczenie kanału wzrostowego, które ma 4 miesiące historii, będzie punktem także odniesienia pod względem analizy technicznej. No i zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy względem tych ruchomych wsparć. Teraz Stany Zjednoczone. Rośnie prawdopodobieństwo recesji w Stanach Zjednoczonych i te wskaźniki pokazują, że jest ono największe od 1981 roku, czyli naprawdę wskaźniki rynkowe jednoznacznie sygnalizują, że mamy mieć do czynienia z tym negatywnym zjawiskiem w gospodarce. Natomiast to, że wczoraj poznaliśmy dane o inflacji i one sprzyjają tendencjom właśnie dezinflacyjnym plus oczywiście tendencją ku temu, żeby obserwować te obniżki stóp procentowych, jest zachowanie amerykańskich obligacji, które nie tylko tąpnęły, przebiły minima z grudnia, ale także zbliżamy się do poziomu 3,30%, czyli naprawdę rynkowa stopa procentowa powinna wyraźnie sprzyjać popytowi na ryzyko. Natomiast tak się nie stało i to jest coś, na co należy zwrócić uwagę, ponieważ świadczy o zmianie sentymentu. Dodatkowo obserwujemy, że od 1981 roku nie było aż tak mocnego odchylenia na inwersji krzywej dochodowości, czyli różnicy między w tym wypadku 3-miesięcznymi bonami skarbowymi a 10-letnimi obligacjami. Takie zjawisko także bardzo wyraźnie wspiera tezę o tym, że wkrótce czeka amerykańską gospodarkę recesja i być może te wczorajsze dane makroekonomiczne o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, które były bardzo słabe, będą faworyzowały właśnie scenariusz, który mówi, że na początku tego roku zjawisko zwane recesją w amerykańskiej gospodarce się potwierdzi, a my na rynkach finansowych będziemy się tylko zastanawiać, czy rynek będzie dyskontować miękkie lądowanie, czyli krótkotrwałą recesję, czy też jednak jakąś mocniejszą, dłuższą i głębszą recesję. A w takiej sytuacji oczywiście giełda papierów wartościowych będzie musiała się do tego dostosować, czyli że będziemy świadkami następnej fali wyprzedaży. Oto teraz jest gra i być może znacząca część inwestorów wczoraj postanowiła jednak zrealizować zyski, bojąc się tych scenariuszy recesyjnych, stąd też bardzo mocne spadki na giełdzie papierów wartościowych na Wall Street, a jak widzimy na średnioterminowym wykresie oznacza to także odbicie od średniej 200 sesyjnej na wykresie dziennym, czyli oczywiście według klasycznych założeń byłoby to zaproszenie do następnej fali spadkowej. I dzisiejsza sesja na Wall Street będzie musiała nam odpowiedzieć na pytanie, czy te wczorajsze odbicie, odwrócenie tendencji i sentymentu będzie potwierdzone. Euro-dolar na razie tego nie potwierdza. Na razie wróciliśmy tylko w okolice poziomu 1,08. Natomiast dalsze umocnienie amerykańskiego dolara zaczęłoby wspierać te scenariusze negatywne dla ryzyka, dlatego też euro-dolar dzisiaj jest także niezwykle interesujący do obserwacji, a ostatnie minima są punktem odniesienia i według tych poziomów będę się pozycjonował. To, co wspiera właśnie te scenariusze negatywne dla ryzyka, to zachowanie ceny miedzi. Ceny miedzi, zachowanie ceny ropy naftowej, generalne surowce zaczęły wczoraj potwierdzać wyprzedaż na Wall Street. I pomimo tego, że te wzrosty, które wcześniej były obserwowane, były dyskontowaniem otwierania się chińskiej gospodarki, ale wygląda na to, że amerykańskie perspektywy są w tym wypadku ważniejsze. No i będziemy oczywiście się przyglądać, czy faktycznie tak będzie w kolejnych dniach i godzinach. To, że złoto nie potwierdza tendencji spadkowej, jest dość dobrze widoczne. Ale już Bitcoin zareagował, ale cały czas jesteśmy nad poziomem 20 tysięcy dolarów, więc szanse na kontynuację tendencji wzrostowej cały czas są. Ja osobiście się pozycjonuję względem Bitcoina i szans, oczekiwań co do tego, co się dalej wydarzy, względem tego psychologicznego poziomu 20 tysięcy dolarów. Zobaczymy, jaka będzie reakcja niemieckiej giełdy, która nie zdyskontowała tego, co się wczoraj wydarzyło na Wall Street. No i oczywiście każda dalsza relatywna siła niemieckich akcji względem tych w Stanach Zjednoczonych będzie oznaczała, że kapitał cały czas płynie do tej Europy i wykorzystuje te korekty do kupowania
europejskich akcji. Z danych makroekonomicznych dzisiaj jest ich niewiele, ale o godzinie 14.30 poznamy wskaźnik Fed Philadelphia. No i na koniec chciałbym poświęcić ten czas japońskim aktywom, które także cały czas są niezwykle tutaj intensywnie handlowane. I 24 godziny po decyzji Banku Japonii widzimy, że rentowności tych japońskich obligacji 10-letnich są cały czas w rejonie 0,40%. Czyli tutaj na razie nie mamy jakichś nowych wskazań. Natomiast pary związane z jenem zaczynają wyraźnie spadać, czyli jen się umacnia. I to jest ciekawe, że w bardzo szybkim tempie zostało zanegowane całe wzrostowe wybicie, ruch w górę, który miał miejsce wczoraj o poranku, i widzimy to na dolar z jenie, czy też na Australii do jena. I w tym wypadku jest to oczywiście negatywna przesłanka, negatywny sygnał, że rynek jednak ma ochotę na dalsze umocnienie jena japońskiego. I co jest także ciekawe, na samym końcu chciałbym przedstawić wykres, który pokazuje, które waluty są i które kraje są generalnie tanie, a które są drogie na podstawie rentowności 10-letnich obligacji oraz tak zwanego RIRA, czyli rzeczywistego efektywnego kursu walutowego. I okazuje się, że Japonia jest bardzo tanią, jest bardzo tania, a w tym zestawieniu widzimy Polskę, która zaczyna kierować się w kierunku dość drogich tutaj wycen, i to jest też pewnego rodzaju ciekawostka. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia. Pozdrawiam.